Dzień dobry widzowie. Do porannej kawy mamy dla Was krótki odcinek na poboczu, a w nim zbliża się nowa S-klasa, hybrydowe Mini Countryman oraz nowe opcje w Volkswagenie California Beach. Zaczynamy! Mini ma dla nas najnowszy hybrydowy model. Parę tygodni temu prezentowaliśmy jeszcze zwykłego Coopera, a teraz chwilę przed targami we Frankfurcie pojawiły się w sieci zdjęcia oraz informacje dotyczące nowego Mini Cooper SE Countryman All 4 Plug-in Hybrid. Nie dało się chyba już wymyślić dłuższej nazwy. Na targach we Frankfurcie firma będzie obchodzić swoją 60. rocznicę, ale wracając do elektrycznego Countrymana, auto otrzyma nową generację baterii, dzięki której zasięg zwiększy się o 30% do 55-57 km. Ogniwa zostały schowane pod tylnymi siedzeniami, aby zaoszczędzić miejsce na bagaż. Bateria litowo-jonowa może być w pełni naładowana w 5 godzin. Hybrydowy napęd używa 3-cylindrowego silnika benzynowego oraz silnika elektrycznego. Całość generuje łącznie 224 konie mechaniczne przenoszone na obie osie. Auto ma przyspieszać do setki w czasie 6,8 sekundy. Volkswagen ogłosił, że w nowym osobowym transporterze już od wersji Beach pojawi się w standardzie mała kuchnia. Wcześniej taki dodatek zarezerwowany był jedynie dla bardziej ekskluzywnych opcji. Odświeżona California Beach może zostać zamówiona z 3 rzędami siedzeń oraz małą składaną kuchenką. Może zostać schowana. Również California w tej wersji oferować będzie parę odsuwanych drzwi już w standardzie. Wygląda na to, że Mercedes-Benz jest już praktycznie gotowy, by wprowadzić nową S-klasę i rozpocząć wojnę z innymi konkurentami, takimi jak BMW serii 7 oraz Audi A8. Premiera flagowca ze Stuttgartu jest zarezerwowana na przyszły rok. Ostatnio zamaskowany samochód został przyłapany podczas testów na zielonej pętli. Wizualnie zmiany nie są zbyt widoczne. Wiadomo jedynie, że możemy się spodziewać ewolucji designu, nowych LED-owych świateł oraz całkowicie zmienionej atrapy chłodnicy. Prawdziwa rewolucja będzie jednak we wnętrzu. Znajdzie się tam duży portretowy dotykowy wyświetlacz do prezentowania systemu multimedialnego oraz horyzontalny ekran do prezentowania zestawu zegarów. Auto otrzyma na dodatek system autonomiczny poziomu trzeciego, to znaczy, że kierowca wciąż będzie musiał patrzeć na drogę i interweniować w szczególnych przypadkach. W gamie jednostek napędowych mają znaleźć się silniki o pojemności 2.9 oraz 3.0, sześciocylindrowe, zarówno benzyniaki, jak i diesle. Niektóre zostaną sprzężone z silnikiem elektrycznym, a zasięg tych hybryd w trybie w pełni elektrycznym ma wynieść 100 km. Najprawdopodobniej wersja S63 pojawi się w sprzedaży i będzie napędzana 4-litrową jednostką Twin Turbo V8 podłączoną do 48-woltowego systemu. Dziękujemy za Waszą dzisiejszą uwagę. Wieczorem o godzinie 20 możecie obejrzeć nowy odcinek Top, a jutro rano zapraszamy Was do kolejnego na poboczu. Hej!